nie dasz rady nam spiłować. Do księżyca wyją. Witamy pana kapitana po meczu z Jeziorem Tarnobrzeg. Witam. Pierwsze pytanie. Pokaz zespołowości dzisiaj. Nie pamiętam ile asyst dokładnie, ale bardzo dużo w porównaniu do poprzednich spotkań. Faktycznie było takie założenie, żeby zagrać bardziej zespołowo niż w poprzednich spotkaniach? No na pewno te ostatnie spotkania pokazały, że musimy grać bardziej zespołowo, bo indywidualna gra do niczego nie zmierza. Przegrywaliśmy bardzo wysoko, wiedzieliśmy, że musimy poprawić się w tym elemencie i myślę, że dzisiaj było to widać na parkiecie. Dzieliliśmy się piłką, były otwarte pozycje i to doprowadziło nas do zwycięstwa. Z mojego stanowiska było troszeczkę widać, że Jezioro może nie zaskoczyło, ale sprawiło wam trochę problemów tym przejściem na obronę strefową. Zajęło wam trochę czasu dostosowanie się do tego faktu. Trudno się przestawić w trakcie spotkania do takiej zmiany defensywy? Na pewno dobrze zaczęliśmy spotkanie. Było widać, że dobrze radzimy sobie z siarką w grze 1-1. Uzyskaliśmy dość dużą przewagę i taka zmiana na pewno trochę wybiła nas z rytmu. Musieliśmy chwilę się dostosować do tego typu obrony, ale pokazaliśmy, że sobie nieźle z tym radzimy i właściwie już mimo, że siarka cały mecz stała obroną strefową, to nieźle sobie radziliśmy i trzymaliśmy cały mecz pod kontrolą. Dzisiaj najwyższa wygrana w tym sezonie Wilków Morskich Szczecin. To taka rekompensata za te ostatnie za tę ostatnią wpadkę w Słupsku? Na pewno nikt nie lubi przegrywać tak wysoko. Byliśmy trochę przybici tą przegraną. Na pewno chcieliśmy się zrehabilitować i wiedzieliśmy, że dziś jest dobry moment na to, żeby u siebie zagrać lepiej, żeby pokazać, że potrafimy dzielić się piłką, że potrafimy grać zespołowo i odnosić zwycięstwa. Mhm. W najbliższy weekend Wilki pauzują z powodu tego, że mecz z Polformexem Kutno został rozegrany awansem już wcześniej. Jakie plany na odpoczynek? No na pewno po meczu będzie dzień albo dwa wolnego, a potem weźmiemy się do pracy, bo przed nami kolejne ciężkie spotkanie tutaj u siebie. Musimy pokazać się z jak najlepszej strony, także mamy troszkę więcej czasu na przygotowanie się do tego spotkania i mam nadzieję, że to zaprocentuje w następnej kolejce. Sęgów nie dasz rady nam spiłować. Do księżyca wyjął.